Witam wszystkich po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat drogowego savoir-vivre'u, czyli chciałbym Wam przedstawić cztery proste zasady, z którymi raczej nie spotkacie się na kursie, ale których świadomość może sprawić, że jazda samochodem będzie łatwiejsza, a Wy sami będziecie lubianym kierowcą. Moi drodzy, taka pierwsza rzecz, która najbardziej kojarzy się z samochodem, chyba od zawsze, to naturalnie hałas. Hałas, który jest związany z pracą silnika, jest związany z układem wydechowym, nie zawsze sprawnym układem wydechowym. No, jednym słowem, samochód wydaje jakiś dźwięk. Ten dźwięk może być mniej lub bardziej dokuczliwy. Jeżeli ktoś posiada na przykład samochód elektryczny z napędem elektrycznym, na pewno ten hałas jest minimalny. Praktycznie taki samochód jest niesłyszalny przy odpalaniu, przy eksploatacji. Natomiast ograniczając się do tego, co posiada przeciętny Kowalski, czyli samochodu spalinowego, można stwierdzić, że samochody jakiś tam dźwięk wydają. No i cały problem polega na tym, że czasami taki kierowca odpalający swój samochód pod blokiem zbyt dużo czasu traci na postój przy włączonym silniku. To może niektórych irytować, może niektórych drażnić. Pół biedy, jeżeli on jeszcze tam chwilkę pomarudzi, odpali ten samochód, nie wiem, w zimie wykorzysta ten czas na odśnieżenie samochodu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo często jest taka sytuacja, że zupełnie bez żadnego sensu samochód jest na włączonym silniku, generuje hałas. No i to jest taka dosyć ciężka sytuacja dla ludzi, którzy naokoło się znajdują, którzy mieszkają po prostu na przykład w tym bloku czy tam kamienicy. Unikajmy takich zachowań, jeżeli sami jesteśmy kierowcami, sami posiadamy samochód, starajmy się, aby nasze odpalanie samochodu nie było uciążliwe. Zróbmy wszystko, żeby ten czas związany z odpalaniem samochodu, no, z tym nieuniknionym generowaniem hałasu był jak najkrótszy. Jeszcze taka jedna rzecz w temacie hałasu, no to jest oczywiście muzyka wydobywająca się z głośników, które są umieszczone w samochodzie. No moi drodzy, nie muszę dodawać, nie każdy musi być fanem tego gatunku muzyki, którego Wy jesteście wielbicielami. No i może się zdarzyć tak, że włączając głośno radio, głośno muzykę z jakiegoś innego źródła, ale w każdym razie ta muzyka wychodzi przez głośniki Waszego auta, może się tak zdarzyć, że ona będzie dla kogoś uciążliwa. Zresztą nie dotyczy tylko samochodów, ogólnie dotyczy takiej kultury bycia. Nie każdy musi chcieć słuchać tego, co Wy, więc pamiętajcie również o tym, żeby nie drażnić niepotrzebnie innych ludzi. To, że macie dobry sprzęt grający, nie oznacza, że musi Was słyszeć każdy przechodzień, każda osoba, która jest w zasięgu waszego auta. Moi drodzy, druga rzecz, która wynika bezpośrednio z tej pierwszej, to jest kultura, szeroko rozumiana kultura. Bardzo często można spotkać takie sytuacje, że ktoś posiada samochód, stoi na parkingu, no i na przykład wyrzuca niedopałek papierosa przez szybę. Albo w tym przypadku, o którym wspomniałem przed momentem, związanym z odpalaniem samochodu, gdzie jest generowany nie tylko hałas, o czym wspomniałem, ale również są
generowane spaliny, są pewne takie szkodliwe gazy, które no też nie są na pewno mile widziane przez inne osoby znajdujące się w pobliżu naszego samochodu, na przykład naszych współlokatorów w bloku i tak dalej. Pamiętajmy o tym, aby zachować kulturę osobistą. Pamiętajmy o tym, żeby nie śmiecić, żeby zachowywać się w porządku wobec innych ludzi. Ja specjalnie rozdzieliłem te dwie rzeczy, czyli hałas i tą kulturę, ponieważ przy pierwszym elemencie, czyli hałasie, wiadomo, że przy tych autach spalinowych no nie da się tego zupełnie wyeliminować. Natomiast te rzeczy, które są od nas na pewno zależne, to jest ta kultura osobista, czyli pamiętanie o tym, że jeżeli mamy jakieś śmieci w samochodzie, to należy je wyrzucać do odpowiednio wyznaczonych miejsc, pojemników na odpadki, na śmieci, a nie wyrzucać ich bezpośrednio na asfalt czy na chodnik. Jest to po prostu nie fair. Do takiej podstawowej kultury osobistej należy również dbałość o to, gdzie zostawiamy nasz samochód, gdzie parkujemy. Zwróćmy uwagę, że bardzo często może takiego miejsca do parkowania brakować, natomiast 100 metrów dalej to miejsce już się znajduje. Bez problemu możemy zostawić tam swój samochód. Zastanówmy się, czy nie lepiej przejechać te 100 metrów, zamiast wykonywać swoim samochodem manewry, które po prostu mogą być niebezpieczne. Mam tutaj na myśli parkowanie w bliskiej odległości od skrzyżowania, gdzie będziemy innym przeszkadzać po prostu, będziemy im utrudniać przejazd przez to skrzyżowanie. Tak samo taki temat znany z blokowisk, znany z większych skupisk ludzkich, to na przykład zastawianie komuś możliwości wyjazdu z parkingu, zastawianie bram wjazdowych, zastawianie garaży. Zastanówmy się, czy rzeczywiście musimy to robić i jak my byśmy się czuli. To jest zawsze bardzo ważne, żeby postawić się w sytuacji drugiej osoby. Jak my byśmy się czuli, gdyby ktoś nas zastawił, ktoś zablokował nam możliwość wyjazdu. Pamiętajmy o tym, żeby nie być uciążliwym. To wszystko, o czym wspomniałem przed chwilą, wpisuje się właśnie w tą kulturę. Moi drodzy, trzeci element drogowego savoir-vivre'u to maksymalne skupienie się na drodze, skupienie się na bezpiecznej jeździe. Tak się składa, że wkrótce po zdaniu na prawo jazdy wiele osób traci z oczu ten najważniejszy cel. Tym celem jest po prostu bezpieczna, przyjemna jazda. No i te osoby, mając już jako takie pojęcie w samej mechanice prowadzenia samochodu, zwracają uwagę na innych, zwracają uwagę na to, jak ktoś jeździ, zwracają uwagę na to, jak ktoś zaparkował samochód, jak źle przejechał przez skrzyżowanie i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, oczywiście zwracanie uwagi na to, jak ktoś zachowuje się na drodze, jeżeli ma to bezpośredni, pośredni wpływ na nasz samochód, nasz tor jazdy, ma duże znaczenie. Natomiast przejmowanie się tym, że ktoś nie dał kierunkowskazu, znajdował się przed maską naszego samochodu i używanie klaksonu nie jest zbyt mądre. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi mi w tym punkcie o to, aby skupić się na drodze, skupić się na tym, co mamy do zrobienia i żeby to wszystko zrobić w jak najbardziej bezpieczny sposób, bo to tak naprawdę buduje radość płynącą z jazdy, buduje przyjemność prowadzenia samochodu. Natomiast wszelkie bawienie się w nauczyciela, bawienie się w osobę, która tutaj ukaże kogoś, będzie mu wskazywać miejsce i tak dalej, jest po prostu najzwyczajniej w świecie bez sensu. Moi drodzy, czwarty punkt drogowego savoir-vivre'u, który należy sobie wbić do głowy, to chęć autoedukacji, czyli chęć poznawania tych obszarów, których jeszcze nie znamy, a które są związane z prowadzeniem samochodu, a także szlifowanie tych umiejętności, które już poznaliśmy.
Często w komentarzach pod moimi materiałami toczy się taka dyskusja, czy kurs na prawo jazdy czegoś uczy, czy egzamin na prawo jazdy czegoś uczy. No, moi drodzy, ja powiem tak, na pewno kurs czegoś uczy, na pewno egzamin czegoś uczy. Ja powiem więcej, nawet wyjście po bułki czy po coś do picia, do sklepu, też czegoś nas uczy. Chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, czy to, czego się nauczyliśmy, jest przydatne i czy to, czego się nauczyliśmy, wyczerpuje w 100% temat. Ja śmiem twierdzić, że kurs na prawo jazdy no nie uczy w 100% prowadzenia samochodu, bezpiecznego prowadzenia samochodu i nie wiem, czy jest w stanie w ogóle tego nauczyć. Wydaje mi się, że bardzo duża praca musi być wykonana po egzaminie przez kierowcę, który zdał na prawo jazdy i bardzo ważne jest to, żeby mieć taką wewnętrzną chęć, taką motywację do tego, że należy się uczyć, należy dbać o swoją edukację, czyli należy uskuteczniać tą autoedukację. Bez tego bardzo ciężko jest zrozumieć niektórym kierowcom i stąd biorą się właśnie te wszystkie konfliktowe sytuacje, więc bardzo trudno jest niektórym kierowcom zrozumieć na przykład jazdę na suwak. Bardzo ciężko jest zrozumieć sens ustąpienia pierwszeństwa dla na przykład pojazdu uprzywilejowanego, jakim jest na przykład karetka pogotowia. Ciężko jest to po prostu zrozumieć. Natomiast przy odpowiednim wsparciu naszej uwagi, naszej chęci do tego, że chcemy coś opanować, chcemy się czegoś nauczyć, możemy bardzo dużo osiągnąć. Możemy właśnie być o pół kroku przed innymi kierowcami i na przykład no, zupełnie ze spokojem przyjąć ich głupotę, ich zły sposób prowadzenia. Innymi słowy, to też pomaga nam opanować agresję, również agresję płynącą z innej strony, również agresję, która się może w nas rodzić jako osobach no, poszkodowanych w danym momencie. Pamiętajmy więc o tym, że warto się uczyć i nigdy nikt nie jest super kierowcą, który absolutnie już nie musi się niczego uczyć, bo już opanował wszystkie tajemnice, całą wiedzę itd., itd. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, dziękuję Wam za Waszą pomoc, za Wasze komentarze. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam, Janek z Janek.